Witam Was, z tej strony Bentley i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej serii, z tej przepięknej gry, jaką jest Risen. Więc dzisiaj na pewno udamy się i zaczniemy wykonywać zadania w mieście. Tu, jak widzieliście, mamy kilka różnych postaci, które się jakoś nazywają. Oni na przykład strażnik, nie wiem, pomocnik, bandyta, złodziej. Więc zagadajmy od razu do tego pierwszego faceta. Spare a coin for a poor farmer. We have nothing to eat. My wife Martha is sick. Can't you find work here? I had work guarding the cows, but Martha needs me now. We're down to our last few coins. Here, 25 gold pieces. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Good luck. Don't give up hope. I won't. Thank you. No dobra, daliśmy mu 25 sztuk złota, ale co z tego? Jak nic nie dostaliśmy. Jeszcze upieczmy sobie te utka drobiowe. Mamy aż 4 tutaj. Więc pogadajmy z nim, może mu jakoś pomożemy, bo tej kwestii dialogowej jeszcze nie zacząłem. Can I help you? Are you a healer? My wife is so sick. I fear the worst. What's wrong with her? She's feverish. I blame these cursed bloody ruins. Why? How did they make her ill? They came out of the ground right next to my damn farm. Next day, Martha caught this fever, and she's got sicker since then. I don't know what to do. Her only hope is Master Belshaw. Kim jest ten Mistrz Belshaw, się zapytajmy, bo to jest jedyna opcja dialogowa na razie. Who is Master Belshaw? A mage from the monastery. He spends his time at the Shrine of the Flame, back in the gutters. He cares about poor farmers like us. No one else does. Dobrze, zapytamy się go z pewnością, ale to przy okazji zbierzemy jak najwięcej zadań na początek. Tu mamy jakiegoś bandytę, jak widać. Z mieczem. You're new here, right? Leto let you in, huh? So, what if he did let me in? Don't worry. I won't give you away. After all, we don't want any trouble with the law. I've had more than enough already. To... You... Ha! The... Once they... Why are you in the town and not in the swamp? Simple. The Don doesn't let go of things that belong to him. Some of us are keeping business going here. Until the Inquisition move on. What business do you do? Anything that brings gold. Gold's the only way we can challenge the Order and the Warriors, isn't it? Taking the town back is what it's all about. We control the town, we control the island. For now, though, the Inquisitor and Commandant Carlos are in charge. So what's your step? All right. What's the Order doing about the Don's men? They stop us where they can. Since they came here with their fancy white uniforms, they've never taken their eyes off us. They're just waiting for us to step out of line. Then they'll take us to the monastery. Keep your eye out for Sebastian. He's always around, watching. Sounds like you could use some help. We could. I have to scrape together a lot of gold for the Don. If I don't send him something soon, if I don't get some gold in, I'll have problems with my own boys. If you help me, I can cut you in for a slice. Dobrze, zależy ile nam da tej kasy, to pomyślimy. What are you offering if I do help you? Well, I'll give you gold. And I can teach you a few things too. Give a man a fish, and he'll stink for a day. Give him a rod. You want to teach me to fish? In a manner of speaking. Fish for gold. I can make a pickpocket out of you. Word to the wise. You should look to the Don. Join him before you get swallowed and pissed out by the Order. What can I do? Costa the pawnbroker's doing good business here in the gutters. He's preying on the farmers and stuffing his pockets with gold. So, what do you need doing? Since the Order has been here, he hasn't paid his dues to the Don.
hired himself a bodyguard he has, and he pays the Inquisition's taxes. What about the Don's taxes, eh? Where's our slice? Someone needs to make sure we get paid. Dobrze, zaakceptujmy tę misję. I'll get your gold. Good. It's time we showed him we're still in charge in the gutters. But it won't be easy. Costa won't pay voluntarily. At least, not now he's got himself a bodyguard. Dobrze, więc chyba najpierw musimy się rozprawić z tym ochroniarzem. Ochroniarzem, sorry. Dobrze, tu był chyba Kostar, tak? A więc tu jest jakiś też dupek, więc z nim pogadajmy najpierw. Hey, do you work here? Sure do. If you're looking for somewhere to kip, just go upstairs. Pay Costa after. Isn't it a bit odd to pay afterwards? Don't ask me. I don't bring the business, I just bring the muscle. Why is muscle needed? Costa doesn't want trouble. Trouble with whom? Guests looking for a free kip, or anyone who wants to play silly buggers. So, you're... Come on then. I could do with a bit of combat practice. You what? You want to fight me? Here? Yeah. Let's go. Sure. Let's get this over with. Sprawmy się z nim. Powinno być to trudne, zważając na to, że zabieramy mu prawie pół życia jednym mocnym uderzeniem. O, tylko oberwaliśmy. Jednak musimy się nauczyć tej walki toporem, bo jest bardzo przydatna. My mamy dopiero czwarty poziom na 10 bodajże. Ale to okienko się nam pomału zapełnia z umiejętnościami, z statystykami, atrybutami. Do me a favor, mate. And don't let Costa know you can fight like that, or I'll be out of a job. I don't need to tell him. Or are we gonna have another problem? No. I might be paid for muscle, but that doesn't mean I don't have a brain. Dobrze, tu widziałem jeden kufer, już się nie powinien czepiać, skoro spraliśmy go. No, 5 sztuk złota, jabłka i fiolka. Nie za dużo. Jeszcze z Costarem pogadajmy. I'm Costa. Welcome to my little part of the island. If there's anything you need, anything at all, I can get it. Usually. Delgado is waiting for his gold. Then he's gonna have to wait a long time. I'm not paying. Delgado won't like that. Is that a threat? Please. Ukradnijmy go, jeżeli damy radę jeszcze. You're... If you haven't got the gold, then stop hassling me. I can't stand beggars. No, dostaliśmy 25 sztuk złota. Tej sakwy nie brałem, bo pewnie ją zdobędziemy w tej misji. You won't pay. Is that your final say? It really wasn't very smart to get involved with a man like Delgado, you know. You'll see that soon enough. There's no Don here anymore. The Order controls this place. So, no payment. And yes, that is my final say. Fine. Then I'll take the gold. We'll see about that. Fuller! I've already dealt with him. Fuller. Worthless sack of bones. You want to make things personal? You want it, you come and take it. No dobrze, chyba ostatnia walka w tym zadaniu. O, bardzo łatwa. Jak widzicie. Ograbimy go oczywiście z wszystkiego, co tutaj ma. Zobaczymy, ile ma tego złota w sakwie. 300 sztuk złota, całkiem nieźle. Nawet więcej niż nieźle. You're nothing but a lousy thug. Come to gloat, have you? Stealing gold from an honest businessman who's just trying to help folks get by. I did warn you. We've all got to make a living, I guess. So, let bygones be bygones, eh? Well, if it means you'll be spending some coin with me, then I'll oblige. Oczywiście coś u niego kupimy, sprzedamy. Tak, ma płaszcz oficera, który daje 5 do każdego atrybutu, ale jest słabszy od naszego ubrania. Tarcza też jest dość słaba.
Małuk myśliwski kola, czyli do tego też się będzie pewnie jakieś zadanie wiązać. Ale skórę na przykład ma też narzędzia, które kupimy teraz. Przydadzą się na pewno później. Tu zobaczymy, co możemy jeszcze mu sprzedać, czy tam wcisnąć, jak wolicie. Mamy trochę tych przedmiotów, niepotrzebnych całkiem. Tutaj dwie tarcze, naszyjnik. Łopierścień szermierza, który daje nam punkt do ochrony, na pewno też założymy. Bo zbroja nam daje po 10, a pierścień aż tam daje 5 do każdego. Tu standardowo sprzedajemy wszystkie, całą żywność, woda i skręty. No jeszcze magia, może coś tu będzie. Oczywiście sprzedajemy leczenie z innych, to może sprzedamy mu te wszystkie kielichy. No i mały bursztyn też chyba. No i dobrze, to chyba by było na tyle. Dostaliśmy jeszcze 115 sztuk złota. A więc pogadajmy z tym kolesiem tutaj, co nam dał tą misję. How much does Costa owe? He's caused a lot of trouble. I'd say he owes 300 gold coins for that alone. You can keep half. A czyli dostaniemy 150 sztuk złota. Więc oddajmy mu to złoto. I got the gold from Costa. That will calm a lot of nerves. Nothing like a golden gleam to make people relax, eh? Here's your share. I'll tell Skordo what you did for us. Dobrze, nie wydawajmy się już w inne opcje dialogowe, ale może się nauczymy od niego różnych zdolności. Zręczność tylko niestety. W to się nie będziemy bawić na razie. Interesowałoby mnie bardziej kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków i akrobatyka. A więc idźmy dalej. Jak widzieliście, 1/4 zadań dla Dona wykonaliśmy, czyli tutaj co najmniej 4 zadania związane z bandytami będą. A może wykonajmy to zadanie z mistrzem Belszwurem. To było wszystko? Nie wiem. Dobrze, ale idźmy w tą stronę. Finn, pogadajmy z nim. Hey. Hello, I'm Finn. You don't happen to have any work to offer? No, I don't. Drat, I've combed every corner of this place. This town is a mess. There are so many people here now, and they all want jobs. Even Flavio can't give me work. Dobrze, jak znajdziemy jakąś pracę, z pewnością mu powiemy. O, możemy się już skradać, więc może okradnijmy kilka domów tutaj. Tu widzicie, jest prosty kufer, w którym jest 17 strzał, aż i jedna skóra z zębem. A więc całkiem nieźle. O, i kolejna skóra dzika. No dobrze, prześpimy się, żeby zregenerować punkty życia i sprawić, aby było południe. To nam się przyda w naszej dalszej wędrówce. Ach, rześki poranek. Dobrze, idźmy dalej. Oj, strażnik, z nim raczej nie pogadamy. Ale patrzcie, kolejny szalej druida. O, tu widzę inkwizycji i zakonu dużo. Tu mamy Belszwura do wykonania tamtego zadania. Tu jest też Giles. You look like you're from the monastery. Yes. I am novice Jew. I assist Master Belshaw. What? These are dark days. And in such times we must look to unlikely sources to aid us. Inquisitor Mendoza is our greatest hope. What exactly happens up there, at the monastery? Normally the monastery is a place of peace and knowledge, but now the Inquisition has taken up residence, it has become a place to train recruits. Dobrze, z nim raczej więcej nie pogadamy. O, ale tu mamy też Kola. Może... A, to jest ten facet od łuku chyba. I on z tego co wiem jest myśliwym. After somewhere peaceful. I'm Cole, by the way. Is this a place of prayer? This is the shrine of the Holy Flame. A place of calm in a violent, lawless world. And you're here to pray? Yes. I pray that this will all be over and I can go back to being a hunter. You're a hunter? I am. Well, I was. What happened?
Since the temples rose, no one's allowed outside the town because of the creatures. I was lucky the Inquisition didn't take me to the monastery. And what happened to your boat? I pawned it to Costa, fed me for a week. And to think I could provide for the whole town with it once. Now not even Flavio has work for me. All I have left is Master Belshaw's stew. Can you That... Dobrze, możemy się nauczyć zdolności łucznictwo, ale w to się będziemy raczej bawić później, bo na razie nas interesuje to, co mówiłem. Czyli głównie walka toporem. Ale może zdobądźmy jego łuk, to się stąd wyniesie. W końcu będziemy mogli splądrować tą kapliczkę. A więc idźmy kupić to od Costara. Hey, wait a minute! Don't walk by, try the best fish in town. This is... Dobra, nie chcę tego. Nara. Pogadajmy teraz z Costarem, tak jak mówiłem już. Tam oczywiście jest jeszcze kilka postaci, które ominęliśmy, ale wykonajmy zadania po kolei. Tak, 350 sztuk złota, wow. Nie spodziewałem się, że to aż tyle będzie. No ale jest potrzebny do wykonania takie jakby zadania. Może nam ten facet nam da coś ciekawego w zamian za to. Kto wie. Może ograbimy tam tą kapliczkę tutaj. No ale oddajmy mu ten łuk najlepiej. Here, I brought you your bow. You got it back for me. Why did you do that? A hunter needs a bow. Take it. Thank you, but there's nothing I can... I have nothing. It's all right. Czyli wygląda na to, że nam jednak nic nie da. You steal in front of me. O, czyli jednak nie możemy tu kraść. There's no... You steal in front of me. A, ale on nie zwraca na to uwagi jakoś zbytnio. This lock is too difficult. Zbyt skomplikowany zamek. There's better ways to earn than stealing. O, już minęło mu chyba ta uraza. Pogadajmy z mistrzem Belszwurem. May the holy flame light your way, stranger. Are you looking for a spot of warm fire or some stew to salve your hunger? I could use some stew. Here, may it grant you strength. Thank you. It's one of the No dobrze, ominąłem te niepotrzebne kwestie dialogowe, więc teraz już z nim pogadajmy. What can I do for you? Help me to care for the people. There are those who are sick and injured. They are in need of healing potions. I can distribute those healing potions for you. Good, good. Thank you. I have 7 potions prepared. I will give you a list with the names of the needy here in the gutters. Consider the remaining potions payment for your work. No dobrze, zobaczmy na tą listę najpierw i rozdajmy te mikstury. Może lepiej tutaj zobaczymy na mapie. Czyli Cole, Finn, Josh, Elias, Arno. Wszyscy, których widzieliśmy. Zacznijmy od Cola, tego, który nas przełapał na kradzieży. No, doświadczenie jeszcze za to dostajemy, nieźle. 5 osób, a 8 mikstur chyba. Taki jest bilans tutaj. No i tyle. On też chyba potrzebował. A nie, jednak nie. Z tej gromady jeszcze Josh. Josh gdzieś tam musi być. Tu widziałem zejście na dół jest. I... O, tu mamy jakiegoś nauczyciela może. Oj, walka mieczem też... Nie to, co się spodziewałem. To jest katel, trzeba zapamiętać.
No i tu mamy jakąś gospodę, w której jest Dirk i Josh właśnie. Hey, new in town. Gold burning a hole in your pocket. In the market for a valuable artifact. Yeah, of course you are. Unlucky you ran into me, cause I got the very thing. What sort of artifact are you selling? Some kind of large golden bowl. You need something golden bowl shaped? This'll be perfect. And it's yours for just 150 gold. No, to będzie pewnie część jakiejś zdania, w które się później zgłębimy. Ale dajmy Joshowi tą miksturę. A customer! Welcome! What can I get you? What's... Hey, I love them all! But the ones that just come to fight... Yeah. Dobrze, wzięliśmy mu jakiś klucz, który będzie zapewnie do tej skrzyni. Więc jeszcze raz z nim pogadajmy i oddajmy mu tą miksturę. Wdaliśmy się w inną kwestię. Thank you! No później pewnie splądujemy tą kuferę, jak nikogo nie będzie. Jeszcze zostały nam dwie osoby. Ale przy okazji splądujmy tutaj... A, tu jest Cole. Czyli jednak nie splądujemy. Chociaż... szczypce do szczęk. Czyli jednak opłacało się otworzyć ten kufer. Bo już mamy chyba pojęcie o... myślistwie, tak. Czyli możemy już zęby wyrywać zwierzętom. Ale zakładam, że on się nie kapnie, że jesteśmy w jego chacie. No, oczywiście. No i dostaliśmy 57 sztuk złota. Niezły wynik. Tu jeszcze jest jeden kredens. Skóra wilka. Otwórzmy szafę. Też zupełnie... dobrze. A, nie zorientował się na szczęście. To dobrze. No, mamy trochę przedmiotów jak na start, można tak powiedzieć. W sumie zaczęliśmy naszą przygodę. Ale ten Flawy mnie jeszcze intryguje, ale zanim do niego zajdę, to zajdziemy tutaj na górę. Zobaczymy, co oni tutaj mają. Ale też kilka miejscówek, które mają kilka przedmiotów w sobie. Nikt nie zauważy, jeżeli kilka zniknie. Dostaliśmy też 42 sztuki złota. Więc porozmawiajmy z Flawią jeszcze i idźmy oddać mikstury. Welcome. Hello? I can't... You don't have any work to offer? Since the town gates have been closed, my hunters can't get out. So there is no more hunting. No hunting, no catch, no gold. We all just have to tighten our belts. Do you have any jobs that can be done in the town? Well, there's one thing. We all could really use a delivery of meat. Where does it need to go? Master Belcho needs it. You just have to get the meat from the slaughterhouse. I've already talked to Baxter down there, but he wants 10 skins before he'll hand over any meat. So you want me to find these skins? If you manage that, then at least we'll have some meat. Dobrze, więc wykonajmy to zadanie. Okay, I'll find these skins for you. Thanks. 5 boar skins and 5 wolf skins, and take them to Baxter. Once you have the meat, take that to Master Belshaw. What's in it for me if I come up with the skins? You want to be paid for your work. I don't have much. I can offer a few arrows, and you'll make some... Dobrze. Może on ma jakieś skóry? No, my... A, czyli ci dwaj pewnie będą mieli. Hey. That's no. But you they you think now's the time for jokes. Oj, on miał skórę wilka. Ale jeszcze skór chyba mamy. Ale dla pewności porozmawiamy jeszcze z nim. No, dostaliśmy od niego kolejną. Dobrze, idźmy oddać jeszcze te dwie mikstury pozostałe. Dobrze, on raczej nic nie będzie miał. Ale jego chaty można przeszukać dla pewności. No to mi się podoba, że jak się skradamy, on szybciej te przedmioty bierze i uważniej. Nie, biedna chata. W końcu mówił, że nie ma pracy facet. Dobrze, jeszcze... Nie, tam się nie będziemy zapuszczać na razie. Już widzę jakaś źrenica portowa.
z latarnią i morzem. Więc pogadajmy jeszcze z Eliasem właśnie. No dobrze, on ma naszyjnik z tych cennych rzeczy, ale my nie potrzebujemy go na szczęście. O, ciekawe, jajko nam daje doświadczenie, ale raczej nie skorzystamy z tego. Jeszcze jeden nam został, Arno, który był przy wejściu. Widziałem go już dawno. A więc idźmy do niego. On tu był? Nie, chyba na dole, jemu pomagaliśmy tutaj. Próbowaliśmy pomóc. Thank, but I, she, if you, please. Dobrze, musimy znaleźć dla niej łóżko. No i to by było chyba na tyle. Dzisiaj wykonaliśmy kilka zadań. No nie powiem, że ciężkich, ale jednak wykonaliśmy kilka. W następnej misji, żeby was nie zanudzać, pójdziemy sobie tam na eksplorowanie okolicy na pewno. Jakieś dziki, wilki, nie wiadomo co, pełzacze może, czy coś takiego. A więc to będzie już chyba 8 odcinek. Tak. Więc tu się jeszcze wybierzemy. O, jednak nie możemy. Też jest jako posesja traktowane. Tutaj też pewnie. A, już kapnę się. Muzyka. Dobra, a więc dzięki za obejrzenie. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków, żeby wychodziły częściej i tak dalej, to... Oceńcie ten film, zasubskrybujcie, komentujcie i tak dalej. No z tej strony Bentley i dzięki za obejrzenie.